Co dobrego, słyszeliście ostatnio o Węgrzech. Złośliwe zdanie, że to jedyny sojusznik Polski w Europie? Że świat Orbana i Kaczyńskiego się pięknie uzupełniają? A może, że antyorbanowcom udało się odbić Budapeszt, że to dla wielu nadzieja, że niecałe Węgry stracone, że naród gdzieś się jednak przebudził? Skąd my to znamy? A może słyszeliście historię Węgrów, którzy skupiają się na bezpieczeństwie swoich winnic w Tokaju, pilnują zmian klimatu, bawią się historią, są zajęci życiem, a nie politykowaniem, zdrowsi, szczęśliwsi, bardzo serdeczni wobec nas, jakby rozumiejący wspólny ból nowych dyktatorów i mówiący cicho: w winie nadzieja. Prawda, że to jeden z najpiękniejszych budynków, nie tylko parlamentu, ale w ogóle jeden z najpiękniejszych budynków w Europie? Budynek parlamentu na Węgrzech, jednocześnie dla wielu symbol wstydu. Są tacy, zresztą będą gośćmi naszego węgierskiego wydania Oned on Tour, którzy mówią, że Węgry to dzisiaj państwo mafijne. Wy sami, widzowie Oned on Toura, pytaliście: sprawdź, jak to jest możliwe, że Polak-Węgier to rzeczywiście politycznie dzisiaj dwa bratanki. Czy tak rzeczywiście jest? Nasz gość opowiada o tym, że systemy, w których żyją dzisiaj Polacy i systemy, w których żyją dzisiaj Węgrzy, różni wiele. Tutaj jest bardzo dużo korupcji. Ale spokojnie, nie samą polityką będzie ten odcinek żył. Czy Budapeszt i Warszawa to są porównywalne miejsca do życia dziś? Są inne. To są duże miasta. Trudno powiedzieć tak w dwóch słowach, jakie są największe różnice, ale zaryzykuję. Budapeszt może bardziej międzynarodowy. Tym się wydaje, tu jest więcej cudzoziemców, więcej turystów na pewno tu przyjeżdża niż do Warszawy. Warszawa znaczy się bardziej dynamiczna z drugiej strony. Tam się buduje, tam się dzieje, tam co chwila jest coś nowego. Co przyjeżdża do Warszawy, to jest nowy wieżowiec albo dwa stoją, także... Co przyjeżdżam do Budapesztu, ta sama kamienica w tym samym miejscu. Ten sam most, tak w tym jest, samym miejscu. Tak jest, tu się nic nie zmienia, można powiedzieć w cudzysłowie. Znacznie bardziej stabilne jest to miasto. Budapeszt jest fantastycznie miły do życia. Tutaj jest, można sobie spacerować, masa knajpek, jest to przyjemne miasto. Warszawa jest taka bardziej brutalna, pośpieszna. Tak na szybko, tak bym to porównał. No tak, tylko myślę sobie też o tym, bo liczba ludzi powiedzmy porównywalna, natomiast na ile to jest takie centrum, które, o Warszawie często się mówi, jest oderwane od reszty Polski. Na ile dzisiaj Budapeszt jest państwem w państwie, oderwane od reszty Węgier? No jeżeli Warszawa jest oderwana od reszty Polski, to Budapeszt to w ogóle jest na Księżycu w porównaniu z tym, gdzie jest reszta Węgier. To trzeba pamiętać, że następnym największym miastem węgierskim na świecie po Budapeszcie jest Londyn, a później jest Debreczyn, który jest 10 razy mniejszy. 10 razy mniejszy. W Polsce tego nie ma. W Polsce są miasta, które są, może nie są tak duże jak Warszawa, ale są porównywane, jeśli chodzi o ciężar gatunkowy. Mają uniwersytety, przemysł, inteligencję, kulturę swoją, tradycję. Kraków, Poznań, Wrocław, to wszystko istnieje. A tu tego nie ma. To jest jeden Budapeszt, nie ma nic więcej. Zostawiając na chwilę politykę, ale jednak gdzieś próbując zrozumieć, czy rzeczywiście jest sens porównywać te kraje, to dzisiaj jak popatrzysz na Polskę przez te lata wolności i na Węgry przez ich lata wolności, jak to widzisz? Różnice są bardzo duże. W Polsce, mimo oczywiście tej retoryki Polska w ruinie, jest jednak bardzo duża grupa ludzi, którzy uważa, że Polska odniosła fantastyczny sukces w ciągu ostatnich 25-30 lat. Sukces polityczny, gospodarczy, mówi się, to były najlepsze lata w historii Polski w ogóle i tak dalej. To jest wyraźnie odczuwalne. Ludzie odnieśli sukces indywidualny, sukces zbiorowy, przez wiele miejscowości się upiękniło, powstały nowe rzeczy, powstało metro Warszawy i tak dalej. To są rzeczy, które są zauważalne. W Polsce obchodzony był rok wolności, który, mimo że Węgry mają tyle samo wolności, co Polacy od tego samego momentu w historii, tego w ogóle był niezauważony. Tak samo o członkostwie w Unii Europejskiej nie mówi się o tym, jak w Polsce, jako czymś, co jest sukcesem, co jest, pomogło się krajowi przyłączyć do zachodu, Europy, do Zachodu. Węgry mają bardziej złożony stosunek z Zachodem jak Polska. Okay. W każdym razie to percepcja tego jest inna. Także pod tym względem ja bym tych krajów nie porównywał, też gospodarczo Polska wzrastała znacznie szybciej jak Węgry, co więcej przegoniła Węgry, jeśli chodzi o pierwszy raz w historii, kiedy to się mierzy.
przegoniła Węgry gospodarczo, jeśli chodzi o dochód narodowy na głowę mieszkańca. I to jest coś, co Węgry bardzo odczuwają. Oni w latach 80. jeszcze dzięki Kadarowi, dzięki temu właśnie kompromisowi kadarowskiemu, oni byli taką elitą Europy Wschodniej zaraz po Jugosławii. Czyli gdzie nie pojechali, to oni byli ci najbogatsi, mieli najwięcej wolności, najfajniejsze dżinsy. No może muzyki im brakowało, tak jeździli do Polski słuchać jazzu, ale jeśli przyjeżdżali do Polski, to za godzinę korepetycji chodzi na koncert Milesa Davisa. To, takie to były, taki był silny foring. I to się wszystko skończyło. Węgry za lat 5 będą jakim krajem? Trudno powiedzieć, można ekstrapolować, co się dzieje w tej chwili. Jeżeli tak by powiedzieć, to będą się oddalać od Unii Europejskiej i będą się zbliżać do Rosji, będą się bardziej zamykać w sobie i nawet nie będą może świadomi tego, jak bardzo oddalają się od tego wszystkiego. Gdyby słowa naszego gościa się spełniły, byłby to smutny finał Węgier przez najbliższe lata, ale patrząc po ostatnich wydarzeniach w polskiej polityce i tu, w Budapeszcie też, sporo może się jeszcze zmienić, sporo może się namieszać. Nasz kolejny gość to autor głośnej książki Węgry, anatomia państwa mafijnego. Słowo mafia ma tutaj bardzo duże znaczenie. To różni Węgry od Polski. We have time for the interview in very good moments, especially when I'm thinking about Poland. We are after the elections. What do you think? It's the first step to win the Senate, for example? Yes, I think it was important that even after an autocratic attempt by PiS and Kaczyński, they could not defeat the Polish society. Now the society is very much divided. Most of the cities are under the control of the liberal left-wing forces, and the others are under the control of PiS, and it's still an equilibrium. But I think that still there are some dangers concerning the future. Without real personalities, real leaders, I think there won't be any possibility, any chance to overthrow this autocratic attempt. In general, a lot of people think that Polish guys and Hungarian guys are like brothers in a politician meanings too, or not? Both regimes are using same ideological panels, and these ideological panels are telling that while the regime change was not a real one, it was stolen from the people by certain elites. They, of course, they criticize Western powers and the EU. They have some homophobe and xenophobe views what they use, but at the same time, the two autocratic attempts are very different. The Polish one is a conservative autocratic attempt, which means that they concentrate on the monopolization of political power, yeah. And the system is ideology driven. The Hungarian one is a different one. It's a post-communist mafia state, which means that the two major motivations are the concentration of political power on one hand, and the other hand, accumulation of personal wealth. In Poland, the decision-making still is in formal institutions. Anybody who belongs to the political elite, yeah. They have a position in the PiS. But in Hungary, the decision-making was taken out from political institutions. It's the structure of this elite is like an adopted political family, a political economic clan, when a political enterprise becomes an economic enterprise as well, and practically rubs out the nation through corrupt methods. In this case, the corruption is not an occasional thing what can happen in Poland as well, but just the governance is operated as a criminal organization, monopolizes and centralizes corruption. This is the Hungarian case. Yeah, but it took years, and Orban and his party is still in the power. Yes, because they, on first hand, they practically invaded the political institutions. After 2010, they had two-third majority in the parliament, so they could bring a new constitution. They changed the election law as well. It's now extremely disproportionate, this election law, for the national elections. It means that with
half of the votes, they could get two-thirds of the seats in the parliament, an absolute political majority. Yeah, but now we are in Budapest after the election, and people in Warsaw asked me to ask you about if it is the huge change to win in Budapest and then win in Hungary in general. So the same win in Senate in Poland and then win the maybe the presidential election and after 4 years parliament. What do you think? Now it's like a last drop in the glass. It happened to make it clear for the people that what is the real method of operation of a mafia state. Just a week before the elections came out a videotape secretly screened about a porn video about an orgy of the mayor of the fifth biggest town in Hungary, where on a yacht in the Adriatic Sea they were together with prostitutes and the oligarchs, with oligarchs belonging to the mafia group of the mayor as well. Of course, not the sexual content of this was important, but okay, I would say that when a few weeks ago Orbán was declaring that Hungary following and his party is following Christian liberty, the principles of Christian liberty. From the far right to Christian liberty. Yes, and it was there was some contradiction between a sexual orgy there, etc., with the notion of the Christian family values, etc., etc. Yeah. But on the other hand, it revealed the whole operation of such a mafia type organization. The mayor himself, he just take away in a corrupt way billions of forints in forged real estate operations. His wife was employed and got salary from EU funds related to that city, to Győr. His daughter and his son also were involved in these corrupt businesses. So it said that the so-called holy family and the patriarchal family model, what does it mean really? It's nothing else than the mafia family, which is of course resembles very much what's happening on the level of Orbán and his family and the level of other leading Fidesz politicians. Obiecałem i słowa zamierzam dotrzymać, że nie będzie to tylko polityczne wydanie On Edon Tour. W sercu Budapesztu znajdziecie łaźnie z architekturą wartą grzechu chodzenia po nich w klapkach, przepiękne podziemia i pałace, gdzie od świtu do zmierzchu można dać szansę ciału, żeby odpoczęło przed albo po pracy. Tell me something about that place, because it's late and it's open. Yes, of course, because we are open from 6 a.m. to 10 p.m. Oh. So it's very usual that because a lot of guests and a lot of local people can enjoy the bath houses after the work. Okay. You know, in Hungary, in Budapest, it's very usual to use the bath houses every day or two or three times a week. We are in the Széchenyi, so welcome, in one of the biggest bath complex in Europe. We are very proud of it because, you know, the Széchenyi is the most important as a well-known bath houses in Budapest. It was built more than 100 years ago. It was opened in 1913. And you can imagine that in the last year, we just here in the Széchenyi, we have more than 1.7 million visitors. Oh, yeah. So it's a huge complex. You will check it, I hope. It is 21 pools, 11 saunas, steam rooms, and a lot of things to do with a fitness room and so on. And we are very proud of it because it's a tourist attraction. Because you said that it's for you can meet local people here, but I hear people from Mexico, for example. Yeah, we have a lot of guests from the tourist sector. It means 90% of our daily ticket buyers are tourist people. Okay. Of course, we have a lot of local people who has a year card and they have a special card to visit every day the Széchenyi. And of course, we have a lot of local people who come here to have a medical system. But this is a tourist attraction. Yeah. This is a must-to-do program in Budapest. In our statistics said that more than 60% of the visitors from Budapest
will check one of our Terma, historical Terma bath houses, because Budapest is the only capital city in the world where you can find so many historical Terma baths still operating as a bath house. Why here? Why here? Yeah, do you mean here in that place? Yeah, that you can, 100 years ago, somebody has decided that maybe we can find a hot water here. Yeah, it's a very good question, because Széchenyi is the first bathhouse in the Pest side. You know, the Budapest is taken from Pest and Buda, and all of the bathhouses that we have operated 400 or 500 years before, like the Turkish bathhouses, is operating in the Budapest side, because it's a very interesting situation, because under the Danube, it's a breaking point. And that's why in the Buda side, it's a lot of caves that can collect the water, the rain, very much. And during the 1,000 and 10,000 years, they can collect the water and collect the mineral elements from the stones. That's why we have very strong water. We have very hot water. Yeah. Here in the Széchenyi, the water comes more than 1,200 meters and 78 degrees. So it's healthy? Still healthy? Still healthy, yes, but we cool it back, of course we can. But we have a pool system. We take two pools to very near to the pool system, because one pool is 17 degrees and the other one is 42 degrees. Okay. And you can change it, because for your blood circulation, it's very good, this pool system. Yeah, to change the temperature in a fast temperature. Way. Okay. Yes, yes. And very, very proud of it, because I don't know if you know that in Brussels, in the mini Europe Park, Hungary will represent from the Széchenyi bath, for the market, from the Széchenyi bath. And you know, we are very lucky, because if you look around, there's a lot of tourist people and a lot of young people. It was for us a very strong marketing strategy that we would like to show the young people what can offer for them a medical thermal bath houses. So every Saturday evening, they have to be offline. Yes, it's true. But come to our bath and turn off your mobile phone. Yeah, it's very good. And after that, we organize every Saturday evening a party. It's called a party. You can imagine that at 10 p.m. we close the bath houses, we clean turn it a lot of it, turn on the music, and in these pools and the other size pools, it will meet a lot of young people with a lot of lights and with acrobatic elements. And so this is a show for them. And you can imagine that every Saturday evening, 2,000 young people are join this party and join the thermal bath houses. And maybe in the next day, they come back to relax it. Specjalne miejsce na ziemi, ze szlachetną pleśnią, która daje smak. Jest na świecie winnic sporo, ale tylko tu są one tak inne, specjalne, wyróżniające się smakiem. Chętnie tu zaglądacie. Mój przewodnik wspomina, że lubicie z nim porozmawiać o życiu, a on świetnie przygotował się do tej swojej historii, bo opowiada ją pięknie po polsku. Często macie taką pogodę tutaj? No to jest charakterne na Tokaj, tak. Troszeczkę taki mediteranski uczucie, jak ktoś przyjedzie tutaj na jesień. I tego potrzebujemy. Bo winogrona dojrzewa, troszeczkę deszcz pada. Jak dobrze, to troszeczkę pada przez wrzesień. A potem zaczyna ten proces, botrytyz zaatakuje winogrona, zniszczy skórkę i potem potrzebujemy kilka tygodni taka pogoda. Właśnie, bo przez całą naszą serię byliśmy w różnych winnicach i w Gruzji, i w Czechach także. Jesteśmy tutaj i to jest region, w którym pleśń właściwie jest doceniana. Tak.
tak, to jest zwykła choroba, botrytis cinereo, to jest szara pleśń, która zaatakuje wszystkie owoce, warzywa czy winogrona. Większość roku musimy przeciw tego coś robić, tylko czekamy na jesień i na jesień już winogrona ma około 16-18% cukru, czy więcej. Jak zaatakuje, to już absolutnie inny proces się zaczyna w winnicy. Pomaga winu wtedy, paradoksalnie. Pomaga. Mhm. To już jest szlachetny pleśń. No tak. Tak nazywamy. Czyli w sumie doceniacie ją, że jest myślę o pleśni. Tak, to jest bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne. Bo tutaj od tego jest slin na całym świecie. Są tylko dwa rejony na całym świecie, gdzie ten proces się dzieje. Jeden w Francji, Sautern się nazywa, i tutaj w Tokaju. Tylko troszeczkę inny typ wina robimy, bo my czekamy, żeby się wysuszyło na pełno ten rodzynek i w takim stanie pojedyncze zbieramy. Tu kobieta dziennie zbiera z tego 5 do 10 kg, jak jest troszeczkę więcej. A to jest bardzo dużo, bardzo dużo pracy potrzebuje. Zbieramy tego do końca zbiory. Kilka razy przechodzimy przez winnicy. Kiści jeszcze zostają na krzakach. Tego jeszcze nie zbieramy, tylko na końca. A jak skończyliśmy zbiory, te schowane w dużych kadziach rodzynki zalewamy z winem. To byli w historii takie mniejsze beczki o 136 litr. Nazywamy ich beczki z gęcu. Jedna taka beczka dodajemy 3, 4, 5 albo 6 półtonów tej rodzynki. Tak robiliśmy do 14, bo od 14 już możemy produkować tylko 5 i 6 półtonowe osób. A to znaczy, jak wino się fermentuje, potem minimum 120 gram cukru, naturalny cukru musi zostać w wino. Tak jak mówisz, że to jest coś takiego, co wyróżnia Tokaj, bo dzisiaj patrząc po rozwoju tego winiarskiego świata, każdy region chce czymś się wyróżnić. Wam natura dała pleśń i to jest coś takiego, co rzeczywiście sprawia, że tutaj przyjeżdża się po konkretny rodzaj wina. Po Tokaja. Po Tokaja, po Węgrzyna, jak Polacy nazywają to wino. Węgrzyna, tak? Węgrzyna, tak. Nie ma wina nad Węgrzyna. Polacy tak mówią i naprawdę, na pewno mają prawdę w tym. Nastolatkowie mogą panikować i bić na alarm, że klimat się zmienia, ale my już sporo widzieliśmy i wiemy, że to ciągły proces, powie za chwilę mój kolejny gość. Jest tym, który zdecydował się prowadzić swoją winnicę w sposób bardziej niż ekologiczny. I heard that the climate, because of climate change, you have to change something when you decide to start the final decision? We have to adapt to this. It is getting warmer, definitely, because in the 90s we began harvesting the 20th October. Now it is 1 month earlier, actually. Yeah. But I'm not sad because it was always a very short period where you could harvest, because after the 1st of November, very often we got the first frost. And so we had 2 or 3 weeks to have the dry wines, to have the sweet wines, to have the Asu wines, the Asu berries and so on. And now we have actually 3 months, which is also exhausting. Because you begin, let's say, in September and you finish November. Yeah, but it was nice that you said that you have to adapt, not be angry about that, but you have to adapt because it's nature. Yeah. So every generation adapted somehow to things. So we have, I don't think we have to panic. That is not a good idea. If you are 16, you can say things like this, and it's okay. But it's you get very humble if you are in agriculture. Yeah. Because you depend on the weather, and every day you have to decide what to do, why to do,
why not to do? Very short perspective. Yeah, because if it not is raining, the same, but every day different. If it is raining, you know, after rain in the summertime, June, July, when the berries are not ripe enough, you will have to spray to protect them against fungus illnesses. So then it is a logistic organization and everything else to decide where to spray, when to spray, what to spray. So it's always a very creative process actually. Przypadkowe spotkania są najlepsze. Okazuje się, że wino łączy dziś Polaków i Węgrów bardziej niż cokolwiek innego. Ruszyliśmy do Tokaju porozmawiać z ludźmi, którzy otworzyli pierwszą organiczną winnicę, a tu się okazuje, że można spotkać swojego. Owszem, to troszeczkę przypadek, troszeczkę mniejszy przypadek. Od wielu lat jeżdżę po Europie Wschodniej, w związku z tym musiałem tutaj trafić, no bo oczywiście to miejsce nie tylko jest miejscem, gdzie powstaje wspaniałe wino, ale no też jest mocno związane z Polską. Tak. Właśnie, na butelce, kiedy widzisz Kraków, może bez W na końcu, ale tak, jednak tak. Wszystkie drogi prowadzą właściwie tam. Widzisz flagę polską obok węgierskiej na wzgórzu Tokaju, to jest niesamowite. Tak, tak, tak. Drobne tak. Rzeczy, ale cieszą. Dokładnie. No, związek oczywiście z Krakowem jest chyba oczywisty, chociaż nie do końca udokumentowany. Polska była kiedyś największym odbiorcą Tokaju, wina tokajskiego na świecie. W ogóle cała gospodarka Węgier w pewnym momencie w XVII wieku oparta była w dużej mierze na eksporcie wina do Polski właśnie. Trzymali kciuki za to, żeby nam się nie przestało chcieć pić. To prawda, chociaż akurat wtedy to troszeczkę inaczej te stosunki wyglądały, ale no, myślę, że na dwór Stefana Batorego w Krakowie płynęło mnóstwo wina właśnie stąd, z tego wzgórza. Akurat też ta miejscowość, w której jesteśmy, Abajuszanto, która leży na granicy regionu tokajskiego, to była jakby główna miejscowość, ona jest najbliżej Koszyc, czyli to jakby można powiedzieć, że najbliżej stąd do Polski jest, prawda? Więc stąd eksportowano wina do Polski od XVII wieku. Zresztą do samego końca, do dzisiaj można powiedzieć, no ale na przykład główny dostawca Fukiera, no powiedzmy najsłynniejszego polskiego, no można powiedzieć restauratora, który handlował Tokajem, no właśnie dostawca pochodził stąd, z Abajuszanto. Jak jeździsz po tych regionach, żeby znajdywać wina dla siebie, dla swoich klientów, celujesz w Europę Wschodnią, jak mówię, czy w ogóle we wschodnią część tej naszej części świata. Co tu się fajnego winiarsko dzieje? Dlaczego i kto za tym stoi? Och, początek to jest oczywiście upadek komunizmu, który to doprowadził winiarstwo w tych krajach do kompletnego upadku i w momencie, kiedy komuna upadła, powstała szansa, zaczęto prywatyzować, sprzedawać winnice i nagle się okazało, że jest cała masa ludzi, również na zachodzie, we Francji, we Włoszech, którzy jakby nie mieszczą się w tym standardzie w swoich krajach. Oni zaczęli tutaj przyjeżdżać, pokazali, że można szukać czegoś nowego w tym właśnie winiarstwie, które tam na zachodzie stało się szalenie przemysłowe. No i powoli zarazili tym troszeczkę też młodych ludzi. Teraz nadzieją Tokaju, nie ujmując oczywiście nic marcie, są bardzo młodzi winiarze. Nie wiem na ile, ale to będzie moje kolejne pytanie do ciebie. Ty znasz ich bardziej. Węgrzy są tak samo w to zaangażowani jak właśnie Ormianie czy Gruzini, którzy po prostu żyją tym. Oni opowiadają o tym z taką pasją, tak, ale nieudawaną, jakby to było całe ich życie. Mimo, że czasami to jest właśnie tylko pasja w cudzysłowie. Tak. No oczywiście tutaj też można znaleźć takich ludzi. My może Europejczycy mamy troszeczkę inny temperament niż ludzie z Kaukazu, no ale wszędzie jest podobnie i co ciekawe ci winiarze wszędzie się dogadują, właśnie tacy interesujący winiarze. No, w trakcie targów winiarskich, imprez winiarskich istnieje pełne zrozumienie właśnie pomiędzy dobrymi, ciekawymi winiarzami. Tam nie ma konkurencji, tak? Jest raczej współpraca, wymiana doświadczeń i tak dalej. Tak jest, tak jest. Takie życzliwe obserwowanie, wzajemne życzliwe obserwowanie się.
ale nie samym winem człowiek węgierski żyje. Lokalna wersja śliwowicy to palinka, pędzona tu z różnych owoców. Moc swoją ma, polityczną też. Ktoś musiał przecież dać zgodę na ograniczone ilości pędzenia bimbru na własny użytek. I am thinking about a lot of kinds of different style of palinka. What is the secret to prepare to produce good palinka? Szokta azt mondani, hogy nem a gyümölcs csak kezdődik önmagában a pálinka főzés, hanem a fa elültetésével, a gyümölcs felültetésével. Maybe it's the good moment to ask you about the producers. I heard that everyone can produce their own palinka in Hungary. Is it true? Igaz, valamennyi gyümölcsöt fel is vásárolnak, illetve azért nagy mennyiségben vásárolnak fel gyümölcsöt egyéb termesztőktől, egyéb gyümölcstermesztőktől. Van természetesen valamennyi mennyiség, amit saját maguk termesztenek a feldolgozók, pálinkafőzők. Uh-huh. Is it difficult to produce palinka or not? Homemade palinka. Hogy mennyire bonyolult, természetesen önmagában az adott főzőmester tudása is nagyon szükséges hozzá. Ez pedig évek és évtizedek tudása. Eszköz szükséges természetesen. Ha jól értem, akkor az otthon főzött termékekre is rátérünk. Azért természetesen teljesen más a kereskedelmi főzőberendezés, mint az otthon főzött berendezések. Vagy ennek megfelelően kapható eszközök. Nagy különbség van a két eszközök között. People in general knows that when you are thinking about wine in Hungary, Tokaj is the region of wine. But what about palinka? Where is the most important place in Hungary for producers? Természetesen vannak olyan területek, melyeknél eleve kialakult már az évtizedek, évszázadok során valamilyen híres neves gyümölcs és ebből kifolyólag pálinka fajta, illetve vannak mind Magyarország, mind Európai Uniós szinten levédett termékek az adott régión belül, hogy csak néhány példát említsek: kecskeméti barackpálinka, békési szilva pálinka, tényleg csak néhány példa. Od lat Polska i Węgry mają historycznie sporo wspólnego. Królów też. Dzisiaj tutejsze zamki starają się przykuć uwagę młodych i opowiedzieć swoją legendę na nowo. Niektóre, już odrestaurowane, dają szansę poczuć, jak to dawniej na dworze bywało. Wykuć dla siebie trochę zbroi albo choć dźwignąć jej ciężar. Niezależnie jednak od wieku, w snutej tu opowieści chodzi o międzyludzkie relacje. Tell me something about the history about that place. I would like to first focus on Polish and Hungarian historic connections concerning the castle of Diósgyőr, because Poles and Hungarians were strongly connected ever since the members of the Árpád and the Piast dynasties ascended their thrones. But this had this family connections and marriages, they would often offer each other military help and even refugee if need be. And even concerning the castle of Diósgyőr, we should first of all mention Ladislaus I, a Hungarian saint king and the knight king, the so-called knight king, because his mother was also a Polish princess and he was even born on Polish soil. And that's why Poles of Hungary regard him as a patron saint for this reason to present day. Yeah, so I heard from the other my guests here in Hungary about the relations between Polish and Hungarian people. That you are so much open for us. Thank you for that.
Yes, and we warmly really recommend to visit this castle for Polish people. That's we have many common in the historical side. If you are talking about the castle, okay, it's one of the castle here. In Austria you have a castles, in Poland you have a castles, in Hungary, in different part of the country you have a castles, but here is some story about the relations, story about people, connection from the past and from the future. Yes, you can gain an insight into the everyday life of the king and the queen. But to tell you the truth, we both know that the most exciting stories are hidden, and we can find them behind the closed doors of the queen's room. So we need to discover them, and we are trying even to show them to visitors. And this personal background of the stories of the boys of this whole, of the history of this whole castle. Słuchając moich zanurzonych w węgierskiej polityce gości, minę na koniec mam nietęgą, ale wtedy pojawia się wspomnienie Tokaju. Nie chodzi o to, by topić smutki w winie, ale by pokazać, że zwyczajna, pozapolityczna serdeczność wygrywa zawsze. Na każdym węgierskim kroku jej doświadczyłem. Budapeszt jest przepiękny, spokojniejszy niż Warszawa, z fajną kuchnią. A wspomniany Tokaj zachwyca jesienią bardzo. Łapcie go, póki klimat pozwala.